Siemaneczko, z tej strony Jasiol i dzisiaj widzimy Ballerina Simulator. Wersja 2.1, ponieważ wersja 2.0 nas wspominała, bo miałem problem z nagrywaniem. Teraz to się nazywa Ballerina Sim Update 2.1. A więc w wersji 2.0 były błędy oraz i w wersji 2.1 były poprawione oraz niespodzianka. A więc niespodzianka na koniec, więc teraz nową zbieramy pieniądze. W ogóle tutaj już tej listy na początek się nie pokazuje, dopiero kiedy ją włączymy. No, odejmuje nam, żeby zjeść. Gdy wychodzimy i wchodzimy, dostajemy kolejne. Ja sobie jedno jeszcze kupię, zobaczycie. Sta, jak widać, dodano tutaj taka strzałka. Gdy ją naciśniemy, idziemy do teatru, do naszej pracy. Tutaj patrzcie, że będzie nam się szybciej energia marnować. Chcieliście, już się całkowicie zmarnowała, więc musimy zjeść jedzenie. I teraz już tak szybko niespodzianka. No cóż. Niespodzianka to są kody. Widzicie, na jedynkę. Nie wiem, jedynkę pojawią nam się takie chrupki. Natomiast gdy naciśniemy na dwójkę, dodają nam się pieniądze. Gdy naciśniemy na trójkę, uwaga, pojawia nam się sałatka, która jak na razie nie ma żadnego dźwięku. Zostanie odblokowana w wersji 3.0 dopiero. Dopiero wtedy się pojawi dźwięk. W wersji 3.1 będzie można ją zdobyć. No. I w wersji 3.0 będzie możliwość jeszcze odjęcia tych pieniędzy stąd. I w wersji 3.0 będzie kolejne pomieszczenie. Tak. A więc oglądajcie mój kanał. Wersja 3.0 ukaże się w Mikołajki, więc zachęcam do lajkowania, subskrybowania mnie. Parysować! Witam Was w wersji Ballerina Sim Update 2.2. Został już zrobiony 5 minut temu, w którym dodaliśmy możliwość odejmowania pieniędzy. A propos do kodów. Nie wiem po co, ale gdybyśmy sobie ich zarobili za dużo, to możemy zawsze sobie odjąć. Przepławić na hardcora pójść. Tak. No. I jeszcze mam jedną wiadomość, że po teatrze, po minucie pojawiają nam się tutaj pieniądze. I do czego się przydają kody? Mam jedno jabłko i mogę sobie jedzonko zrobić. Widzicie, od tego są cheaty. Dobra, jeżeli pójdziemy jeszcze raz do teatru, no to pokażę Wam jeszcze, że ta sałatka owocowa też jest do zjedzenia. Widzicie, dodaje nam jedzenie, a więc to jest to samo, ale bez dźwięku. A więc zapraszamy na Mikołajkę.